Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ale chyba powiedziałem to bardzo niewyraźnie. Tak czy siak, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jako tako i witam w następnym odcinku z Outlasta Whistleblower. Tak czy siak, jesteśmy w tym miejscu i teraz wybaczcie mi, bo chyba z 15 minut was ominęło, może mniej, ponieważ nie włączyłem nagrywania. Tak, wiem. I ogólnie goni nas grubcio z podstawowej części, w sensie Chris Walker. Kurde, takie fajne rzeczy was ominęły, no. Jestem takie na siebie złe, masakra, nawet sobie nie wyobrażacie. No trudno. Okej. Dobry. Okej. Cool. W sumie to prawda, no? Ojciec Martin! Well, well, well. Another parcel. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Już wiem, gdzie jestem. Będzie nam kazał, czy w jedynce normalnie by kazał nam tędy zejść, nie? Gorzej być. Być nie może? Wait, what? Gorzej być nie może. Okej. Okay. Ktoś, kto przypomina księdza na tyle, na ile to miejsce przypomina dom wariatów, pisze po ścianach. Mówi o Bogu. Mówi mi, żebym się nie bał. Jak to w ogóle możliwe, że byłem częścią tego nieludzkiego, ohydnego chciwością powodowanego ludobójstwa? Potwory, które Murko wydobyły z tych... Okej, okay, bla, bla. To, co te barbarzyńskie robactwo... Okej. Okay. Lisa, ja się nigdy nie modliłem, a jeżeli jakaś, co, małostkowy interwencjonistyczny Bóg tego słucha, niech zabije Jeremiego Blaira, zanim ja umrę, czy tam... Blaira, tak, dobrze. Właśnie, był jeszcze ten gościu, który na początku... Streszczę wam. Pamiętacie tego gościa, który, jak my wróciliśmy na samym początku gry do tego pokoiku, to nam zabrał laptopa i nas pobił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jak kiedy znalazłem radio i już zadzwoniłem, chciałem zadzwonić po pomoc, policja już się pytała 911, what's your emergency, to on przyszedł, zaczął mnie bić pałką, rozwalił całe radio i w tamtym momencie dokładnie pojawił się Chris Walker. O, tamten gościu uciekł, nie zabił mnie, mimo że już miał taki plan. I teraz uciekamy przed Chrisem Walkerem. No i w sumie to tyle, bo wcześniej tak naprawdę po prostu szedłem we mgle i to tyle, tak naprawdę, no. Spróbuję znaleźć ten moment i wam wkleić tutaj. Jeżeli wkleję, to wkleję. Jeżeli nie wkleiłem, no to trochę głupi jestem, tak czy siak. Dobra, lecimy dalej. Hello. Pamiętam to. Dobra, spokojnie.
Temat fałszywe, ciąże, prawdziwy zysk. Rick, super wypad nam się uda w zeszłym tygodniu, powinniśmy wyjechać częściej. Przeglądałem stare wyniki testów z początku programu Wall Rider i jedna rzecz przykuła moją uwagę. Śledziłeś program w 2010 roku? Wygląda na to. Znowu mi się zminimalizowało grę. God fucking damn. Wygląda na to, że mieliśmy kilka przypadków kobiet pracujących w firmie, które doświadczyły ciąż psychosomatycznych, tak jakby pole morfogenetyczne oddziaływało na system immunologiczny. Dziwna sprawa, co nie? Częściej kończyło się to zgonem niż wyleczeniem i było to pracownice firmy, i były to pracownice firmy, a nie pacjentki, więc trochę trudniej było to zamieść pod dywan, ale ślady aktywności pola morfogenetycznego w szpiku tych kobiet były poza skalą. Co więcej, były to kobiety, nigdy nawet nie poddawane dodatkowej terapii hormonalnej. Nie znam się za bardzo na obsłudze PPM, ale potrafię przeglądać arkusze, jeżeli wziąłem zyski. Okej, okay, bla bla bla. Dlaczego nie wykonujemy eksperymentów na kobietach? Każdy wie, że choroby umysłowe są tego samą okazją do zrobienia na nieszczęściu. O Jezus, Mario. Z poważnym, Jerry. A weźcie się wszyscy, leczcie na łeb. Jestem po twojej stronie. All right. Oh God! One of them's coming. It's not even human anymore. Lock it. Shut it in. Harrow. To był gościu, który zabił jednego z policjantów. Pamiętamy to. No, to ja mogłem wtedy przechodzić. Też to pamiętamy. I tu jest bateria, którą normalnie też bym chyba tam dostał, więc w sumie jak teraz zabrałem tą baterię, to... To jakim cudem on też miał baterię? Okej, okay, mówili o kimś, kto już nawet nie jest człowiekiem, więc prawdopodobnie Chris Walker tutaj gdzieś się... O szkurwesyn! Oj, oj, oj. Hoppa. Wow, co to było? Dlaczego mi schował to? Tak jakby się wczytał poziom jakiś. Nie spodziewał się tego. Głupek. Głupek. Ciśnienie mi się trochę podniosło, przyznaję. Okej, tego nawet nie mogę. Wow, to było dziwne. Dobra, nie podoba mi się tutaj. Co? Jak ty mnie nazwałeś? Nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się tu. Gdzie mam iść? To jest zamknięte, czyli tam jednak chyba. Czy ja gram na trudnym poziomie trudności, bo już nie pamiętam. Tutaj? Okej. O nie, znowu poziom we wodzie. O nie, już myślałem, że poziom we wodzie. The fuck? W ogóle ciekaw jestem, kiedy... Jak jestem teraz tutaj jako ja, dosłownie jako ja, jako ten... Nie będę tego dotykał, bo to pod napięciem jest. Jak jestem tutaj, inaczej, jak jestem w tym miejscu teraz jako ta postać, którą jestem, to kiedy względem właśnie tego gameplayu, nasza poprzednia postać z Outlasta się pojawia już na tym miejscu. Teoretycznie już mogłaby nawet być, nie? Skoro ojciec Martin już tam maluje na tych ścianach. Ja tego maila wysłałem, byłem przytrzymywany. Całkiem długo chyba. To myślę, że to byłoby całkiem możliwe. Zabij nas, spal budynek. To gorszy niż śmierć. Zabij nas, okej. Okay. O. O, hello. Roar.
Tutaj mam iść? Wow, szajt, się przestraszyłem. Nie, no nie dotknę tego, przecież mnie prąd kopnie. A tutaj, dobra. Nie, zaraz, tutaj byłem, przecież tam nic nie ma. Chyba, że coś przyszło. A tutaj jest przejście, dobra. Halo? U, bateria. Ja tu zajmas. Dobra, już przeładuję sobie. Dziękuję. Czy możesz ty szybciej zamykać te drzwi? Błagam. Jeżeli to nie problem. Oczywiście. Słyszę go. No i? Chyba mi się tylko wydawało. Nie wiem. Ojej. Nie, dobra. Podziękuję. Tu mogę wyłączyć prąd. Wow. Leczcie się wszyscy, help me. Boję się, że jak teraz będę chciał wyjść, to mi tutaj wiadomo, kto wyjdzie. Dobra, i teraz wyłączyłem napięcie w tym. A on włączył. No mam tam iść? Nie, no chyba nie. W sumie chyba. Wait. Nie widzę. Kto to zrobił, przyznać się? Kurde, boję się. O! Au! To jest suko jedna tempa, no jak? Skąd żeś się tu wziął? Spierdalaj. A mi zajebał. W brzuch. Biedny brzuszek. Ja nawet nie wiem, gdzie mam iść. No, idź sobie! Au. Tutaj? Chyba tak. Idź sobie. Nara. No nie! O, fucking twat, ale byłem pod napięciem. Dobra. Chodźmy na potędy, co? Bo mi się tu nie podoba. Okej, fajnie było. Możemy iść tam. Wallrider, dzień dobry. Ja może to zamknę, co? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale ja to zrobię. Nic nie widzę. Oh, shit. Here we go again.
Czasami się zastanawiam, czy jestem gotowy psychicznie na tą grę, nie? I jak sobie tak myślę, że dwójka jest taka bardziej właśnie w tym, w lesie i tego typu rzeczy, to już tym bardziej mnie to mózg rozpieprza, nie? Nienawidzę horrorów. Cokolwiek to było, nieważne, nieważne. No wstawaj, ty tępy idioto. Jakieś dziwne rekiny na to wygląda. Bye. Tu jest przejście. Ale... O właśnie. Batteries. Batteries. O, hello. Nie mogę przez krzaka przejść. O! To może i lepiej. To było zbyt proste, już w to nie wierzę. Wydobycie prawdy na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Jedyne kłamstwa, które tak cudownie nie wydługa. Okej. Trasz dzieci, Lisa. Wybrałbym prostszą drogę, gdyby nie nasi chłopcy. Niech będzie przeklęte to miejsce. Wytrzymam wszystko, aby się stąd tylko wydostać. A, żebyś popełnił sobie samo zbójstwo, tak? No, Jezu, muszę tu być. Naprawdę. Mogę jednak popełnić po prostu. Samo nieżycie. Odżywienie się, że tak powiem. Run. W ogóle w najnowszym Outlaście, jaki ma być ten wyjść, Outlast Trials, czy coś takiego, próby, to ma być możliwość obrony. Wow, aż sobie spadł. W sensie, że jak będzie cię ktoś atakował, to możesz strzelać chyba do niego, czy tam bić go nawet, czy coś. Wow, ale to jest wielki kompleks. Jak ja mam tam przeskoczyć, przepraszam bardzo. Dobra, spróbujmy. Ijoja! Oh no. Nie. Au, aj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 . Na co mi to wszystko było? Wejdź pod stół, no, czy coś, bo wszyscy teraz cię słyszą. Przynajmniej masz wszystkie palce. Gorsiejsze? Czy mi się wydaje, czy on tak powiedział? Czy tak było napisane? Gdzie jestem? Ma rozwinąć nie. He'll hurt us. He'll hurt you. You'd make a pretty woman. No sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. O, to było dziwne, dziwny monolog. Rozmowa z samym sobą. Oj. A, ciemno. Co?
Chyba się udławiłem swoją własną. Nie wiem. Nie, to wygląda zbyt dziwnie. Kim ty jesteś? On jest powieszony, haha. Lol. Znowu w środku. Wydaje się, że im bardziej staram się stąd wydostać, tym głębiej mnie zasysa. Trupy nie są już dla mnie niespodzianką. Samobójstwo wydaje się rozsądną opcją. Owszem, przepraszam pana. Proszę tak nie tuptać. Jezus. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Okej, dzięki za ostrzeżenie. Gdzie on zniknął? Lol. Baterie jakieś może, czy coś? Nie, nic, nic. Nie przyda mi się, tak? Kill the rats! He's here! Inside the walls! Kill him! This idiot wants to die! Chyba mi się to nie podoba. Okej, ten... Zdecydowanie ten moment w grze jest jednym ze straszniejszych. Tak klaustrofobicznie tutaj jest. Co może przynajmniej jest pewne, to gdzie mam wyjść stąd. Teraz jest przynajmniej pewne, gdzie mam iść. Od Wolframa Murkow Corp. Bla bla. Dysocjacyjny Denis. Doktorze Ford. Dziś po południu przeprowadziłem kolejną konsultację z pańskim pacjentem Denisem i muszę zgodzić się z pana przypuszczeniami. Po raz trwającej 40 minut rozmowy zaobserwowałem wszystkie cztery osobowości Denisa. O ile mi wiadomo, mamy do czynienia z dwoma braćmi, ich ojcem oraz dziadkiem. Wydają się oni być przede wszystkim przejęci pewnego rodzaju wyciekiem, mającym zagrażać życiu. Nie można nie zauważyć braku spójności w kwestii tego, czy wyciek ten już nastąpił, czy też zagraża nam w najbliższej przyszłości. Czytelność urojenia oraz performacyjna natura. Co to za słowa w ogóle? Ekspresji osobowości pacjenta ponad szeroką wątpliwość wskazują na symulowanie. Przyznaję, iż jestem zwolennikiem szkoły doktora Furstenburga, przejawiającej się kategorycznym sceptycyzmem w kwestii zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości. Niemniej jednak w przypadku Denisa wydaje się, iż mamy do czynienia z pacjentem chcącym zwrócić na siebie uwagę. Skłaniam się raczej ku zdiagnozowaniu przypadłości pacjenta jako narcyzm oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Jako kurację zalecam terapię szokową. O Boże. Doktor Wolfram. Chciałem Wolf Scheiß. Niemcy, jak zawsze. Those Nazis. Proszę mnie nie bić. Przesuwam szafę, tak? Muszę wychodzić zza tych ścian, bo jakby nie chcę. Tu jestem bezpieczny. Nie chcę schodzić. Interesante. Mogę to otworzyć? Chyba nie.
No. Excuse me? A, tutaj, dobra. Co tam się tak świeci? Nie podoba mi się to. Gra, proszę zapisz się, bo ja już chyba będę musiał zakończyć ten odcinek. Nie chcę mieć do czynienia z Denisem. Czech mu tam. Gdzie ja jestem? What? Aha, muszę tędy. Oj nie, dlaczego ja w ogóle chcę tam iść? There he is! What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Idiota. He got away! The broom will have us! Shut up! Czemu oni umieją otwierać drzwi? O, o. A, biegnij! O, o. Au! You fucking twat. Noż kurwa, gdzie mam iść? Nie, fajne masz stopy, okej, okay, nar... Au. Śmiem twierdzić, iż ten pan ma urojenia i rzeczywiście terapia szokowa mogłaby tutaj coś pomóc. Oj! What do you think? Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Otwórz to. Zamknij to! Gdzie? Gdzie teraz? Tam? Dobra. Teraz widzę. Uuu, Macarena. Dobra, tu się zapisała chyba gra. Uff. Dobra, to ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, proszę zostawić łapeczki. I zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha, zapraszam na do subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Ja idę odpocząć, opoglądać jakieś ładne pieski i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka.